Nie ma to jak przyjaciół do zaprosić. Naprawdę tego programu to zawsze szpile wbiją. Jaka szpila? Przecież naprawdę pytałem, żeby uzyskać, panie redaktorze. Żeby usłyszeć komplement po prostu. Paweł Delok, zapnij pas. Dobra, a proszę bardzo. Masz piękny samochód. Żeby był mój, to wiesz. Wygodny, komfortowy. Ale jest bardzo. Krzesła podgrzewane. Okietniki podgrzewane. Tak jest, wszystko się zgadza. Ekologiczny. Dziękuję bardzo. Może w zasadzie możesz wysiąść. Wszystko już powiedziałeś, co trzeba powiedzieć. Pawle, było mi bardzo miło. Twój wielki dzień był wczoraj. Ja nie wiem, czy wiele osób sobie zdaje sprawę z tego, nawet te, które widziało wczoraj twój wielki dzień. Ojej, no wielki. No akurat może tak się ładnie złożyło, że jest przecież i Nobel, Ladokarczuk, prawda? I świetne trzy gole Milika. To ładnie wymieniłeś, dobrze. Nobel, Ladokarczuk, gole Milika, który wrócił do wielkiej formy, tak i jest, bardzo się z tego tak cieszymy. Jest. I premiera pewnego filmu się odbyła. No i premiera Zrodzonych do Szabli. Taka mała nowo zapowiedź może czegoś. Powiedz, bo wczoraj premiera była na TVP, wczoraj. Nie, wczoraj była w History Channel. A wczoraj była w History Channel, przepraszam bardzo, bo na TVP też się ma pokazać ten film. Ma być. Dobrze, takie ma przynajmniej być. Mówią takie sikorki, są... wszystkie na mieście śpiewają. Żeby... Czyli wczoraj na History Channel była premiera filmu, który jest jednocześnie twoim debiutem reżyserskim, co jest super ważne. I zanim zdradzisz, dlaczego się wziąłeś za reżyserię, to powiedz proszę, o czym jest ten film, bo jest to film niezwykły, nie do końca taki typowy, to nie jest coś... Znaczy, wiesz, no, w ogóle ta produkcja ma jakiś taki jakiś mega specyficzny i ma jakiś taki nietypowy przebieg, dlatego że ona naprawdę gdzieś tam powstała z mocnej takiej potrzeby, iskry, z pasji poszła. Z wielkiego oczywiście zaangażowania. Trzeba jasno sobie powiedzieć, że rodzina Sieniawskich od wielu lat pracowała nad tym, aby doprowadzić do czegoś, co się nazywa rekonstrukcja sztuki krzyżowej. Nikt tej sztuki nie widział na żywo, bo nie ma takiego świadka żyjącego, więc to była trochę praca archeologów, szermierzy i sportowców. Czy gdzieś Zabłocki się tutaj też kłania, to rozumiem, który jest, był mistrzem. Rozumiem, że to chodzi po prostu o to, co żeśmy wszyscy widzieli, jak kmicic z wody oskrym to się nie tłukli. To chyba, myślę, nie do, końca. To do końca. Nie to do końca. Sztuka krzyżowa to jest sztuka cięcia i masakrowania generalnie przeciwnika. W czym no też to Polsce dokładnie wodniowski z kmicicem, jak się nasuwali, to dokładnie to robili właśnie. Czy wojownicy nasi, polscy, litewscy w XVII wieku byli po prostu mistrzami, opanowali do perfekcji tą sztukę, dzięki czemu mieli olbrzymi atut i przewagę na polu bitwy. I to był jeden z elementów sukcesu wojskowości polskiej w XVII wieku i to jest fascynujący okres. I nie jest to okres sienkiewiczowski, czyli fresk XIX-wieczny, czy hopmanowski, kolejny wspaniały fresk z 30-40 lat i chyba nawet 50 wstecz od pana Wojowskiego. Tylko w końcu taki, ja przepraszam, że tak mówię, ale taki malowidło nam się udało. Musisz przepraszać, no bo to jest malowidło, to jest prawda. Dziękuję. To jest film, chciałbym też, żeby osoby, które go nie widziały, zrozumiały, że to jest film, w którym opowiadasz historię pewnego człowieka, ale jednak tak naprawdę to jest głównym bohaterem tego filmu jest ta szpada i to ona jest... Szabla. Przepraszam, szabla. A jaka jest znaczy, różnica ona między nie szpadą jest, wiesz, szabla? To jest, jak to mówię, człowiek z szabli i szabla z człowieka, szabla. Tak mówił nasz wspaniały specjalista w tym filmie, ale myślę, że na początku oczywiście jest człowiek, jest wojownik. Ale nawet w pierwszej scenie, jak pokazujesz narodziny... Jelicz się nazywa, Jan Jelicz. Narodziny... Na szablach. Zrodzenie młodego jego syna, to on się rodzi na szabli właśnie. Piękna scena, że tak ojciec bierze pierwszy raz swojego syna na ręce, na szablę. Tak, znaczy zrodzeni do szabli, dlaczego? Dlatego, że to była pewnego rodzaju taka droga, jeżeli chodzi o wychowanie młodego chłopca w rodzinie szlacheckiej i który był bardzo często kontynuatorem tradycji rodzinnych. Mhm. Tak, więc to była taka sztuka jakby wojowania wzięta z pierwszej ręki, albo od ojca, albo od wychowania. I ten wychowawca, który się tutaj pojawia, to jest właśnie Jan Jelicz, którego też zagrałem w tym filmie, towarzyszy temu młodemu człowiekowi praktycznie rzecz biorąc prawie że od urodzenia i przygotowywuje tego
jego umysł, jego ciało, jego sztukę władania szablą do tego, aby był gotowy do obrony granic Rzeczpospolitej. To było jakby założenie naszej, bardzo takie szlachetne i polskie. Mhm. I to, co mnie uwiodło, wiesz, Bartku, w tym projekcie i co było dla mnie mega ważne, żeby jakoś tak wrócić albo trafić w żyłę, albo w korzeń taki polski, staropolski, z początków XVII wieku, w momencie, kiedy Rzeczpospolita jest w samym piku rozwoju i terytorialnego, i wojskowości, i kulturalnego, i politycznego, i żeby też pokazać, że ci ludzie, którzy władali szablą, to byli też również ludzie pełni cnót, które bym nazwał cnotami obywatelskimi. Tak? Oni mieli oczywiście poczucie klasy, bo to też jest bardzo ważne, skąd są i jaka tradycja rycerska za nimi idzie. I że władają, bo mają posiadłości, bo mają poddanych, bo mają wsie, z których żyją. Tak? I oni bronią tego dobrobytu. Ale gdzieś mimo wszystko jest jakaś kultura, jakiś kodeks, jakaś droga, która tych szlachciców łączy, że stając na polu bitwy, naprzeciwko bardzo często w XVII wieku przeciwnika znacznie liczniejszego. Bitwa pod Kircholem to było 3000, ale to nie był największy, że tak powiem, sukces polskiej wojskowości w XVII wieku. Bo masz Chodów, masz 300 husarów, którzy występują przeciwko 30 tysiącom Tatarów i jest to bitwa wygrana przez nich. Nie jedyny to jest przypadek. Więc co, dla mnie takie pytanie było podstawowe, co to było, jakie elementy składały się na to, żeby ci mężczyźni mają po prostu charakter i charyzmę taką, i taką pewność i śmiałość, i odwagę, że wychodzą na pole bitwy i biją przeciwnika i odnoszą sukces, odnoszą zwycięstwo. I to nie było ku pokrzepieniu serc Jałusienkiewicza. I to też nie jest fresk, wiesz, z futrami i z szubami, bo zwróć uwagę nawet na kostium ten, który u nas jest, że on jest taki bardzo raf, taki bardzo prosty, bardzo taki nawet siermiężny, taki minimalistyczny. Więc to wszystko jak gdyby takie zbliżanie się jakby do tej epoki, do tych postaci. Zresztą mnóstwo rekonstruktorów, które spotkałem. Jarka Struczyńskiego na przykład, no genialny kasztelan z Zamku w Gniewie. Słuchaj, ja spotkałem rycerza z XVII wieku. Człowieka niebywałej skromności, obowiązkowego, odważnego, który świetnie włada i kopią, i szablą, i koniem, i prowadzi całą chorągiew pomorską. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam, bo naprawdę też wnieśli bardzo dużo. Zresztą mnóstwo takich fantastycznych ludzi spotkałem na swojej drodze przy tym filmie. A powiedz mi, bo opowiadasz właśnie o tym poczuciu, o tym czymś więcej, co ich kierowało też do tego, żeby bronić nie tylko swoich ziem i tych swoich wsi, ale czegoś więcej jednak. Używałeś słowa obywatel. Czy oni się oni postrzegali siebie jako obywateli? Czy uważali, że ten ich obowiązek wobec czegoś większego niż tylko ich własność istnieje? Tak. Oni siebie postrzegali przede wszystkim jako ludzi wolnych. No, jest takie słynne powiedzenie, co prawda ma ono znaczenie prerogatywne. Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. Ale oni siebie postrzegali jako ludzi wolnych, nienajemnych. Mówię tutaj szczególnie o towarzyszach pancernych, czyli tak zwanych polskich kozakach, czy też czeremisach. Bo to była taka formacja, która była formacją jak koń roboczy w polskiej armii. Ona torowała drogę, przygotowywała drogę do uderzenia decydującego husarii na przykład. Tak, husaria rozstrzygała bitwy i w ogóle formacje kawaleryjskie stanowiły największą część polskiej armii. Najlepszą zresztą. Chociaż mieliśmy polską piechotę węgierską, ale chodzi mi o to, że byli to ludzie wolni, którzy stawali na polu bitwy, nie jak, nie wiem, carskie wojska czy sułtańskie wojska, gdzie te motywacje były zupełnie inne. Najemne wojska. Tylko z poczuciem dumy i wolności i tego, że nie możesz stchórzyć na polu bitwy, bo tchórzostwo było najgorszą obrazą i najgorszym przewinieniem, do jakiego mógł się rycerz, żołnierz dopuścić. Wspomniałeś o panu, którego spotkałeś, który jest rekonstruktorem. Jarek Struczyński. Czy ty widzisz u tych rekonstruktorów dzisiejszych też taką potrzebę budowania, odbudowywania tych wartości, które stały?
Wydaje mi się, że wiesz, też dlaczego ja kocham jakby ten temat, ten film, wydaje mi się, że jest dużo do zrobienia w tej materii. Wydaje mi się, że gdzieś powinniśmy szukać jakiegoś takiego fajnego, zdrowego wzorca, takiego prymitywnego ukorzeni, takiego archetypu. I wydaje mi się, że możemy sięgnąć zupełnie do XVII wieku, ale bez pomocy Sienkiewicza. Tam jest znacznie ciekawiej, znacznie bardziej kolorowo i bardziej dramatycznie. Tam są konflikty różnego rodzaju, które Sienkiewicz nie wyłapywał, bo były takie konflikty, były rokosze, były wojny domowe. Była to Polska też tolerancyjna. O tym też trzeba pamiętać, że jest to miks kultur i to nie jest tylko jest dominująca jakby kultura polska, język polski, ale to byli Rusini, to byli Litwini, to byli Żydzi, to byli Niemcy, to byli Czesi. Miks kulturalny, więc ja kocham Rzeczpospolitą pierwszą, jak i taki fantastyczny obraz do opowieści, które można snuć. Są świetne jakby odzywy ze strony internautów i pytają, chcemy więcej po obejrzeniu tego pierwszego. Tego naszego filmu, dokumentu fabularyzowanego. Przydałby się serial, tak mówią, więc może coś się jakby tym filmem jakby otworzyło. A wytłumacz mi proszę, na czym polega ta różnica? Co ty uważasz, że Sienkiewicz zrobił źle i co Sienkiewiczowskiego próbowałeś obejść w swoim filmie? Ja nawet nie próbowałem obejść, wiesz, bo to co ja się na Sienkiewiczu wychowałem, podejrzewam jak i ty. Wszyscy się wychowali. I na filmach Hoffmana, ale czasy się zmieniły. Trochę inaczej mamy więcej wiedzy, mamy więcej możliwości. W związku z tym, wiesz, powiem ci zabawną rzecz. Pan Jerzy Hoffman w pewnym momencie bardzo poważnie myślał o tym, żeby mnie zatrudnić do filmu Ogniem i Mieczem 20 parę lat temu. Dostałem już nawet byłem na jakimś przyjęciu gratulacje, Grasz Bohuna i na tym samym przyjęciu gruchnęła tak wiadomość, że niestety pan przywiózł Jerzy do Magarowa z Moskwy. No i dla mnie to była tragedia. Ale gdzieś tam we mnie jakaś taka wielka miłość, słuchaj, do trylogii, do Sienkiewicza, do tych czasów została i to był rodzaj takiego marzenia, że bardzo bym chciał. I faktycznie ta okazja została mi dana i może nawet znakomicie się stało, bo jakby na czysto mogłem się w tą epokę zanurzyć, wiesz, i swoim własnym charakterem pisma napisać ten film i zarysować nowe postacie, które właśnie nie są sienkiewiczowskie, są inne. Ale wydaje mi się, że to, co jest bardzo ważne, może o to chodzi, że wydaje mi się, że dzisiaj widza nie możesz oszukać. Musisz być w stosunku do niego bardzo prawdziwy. Jeżeli widz czuje, że ta historia, którą opowiadasz, jest prawdziwa i bez żadnych fresków, dodatków, ani mizgania się, to on za tym pójdzie. I my mamy taką wersję naszą, RAF, w tym filmie i ona taka jest. I jedną rzecz powiem ci, co myślę o tym jeszcze DNA, że dobrze byłoby wrócić do tego naszego prawidłowego polskiego DNA, które jest romantyczne, które ma gdzieś wolność wpisaną, ale które też trzeba sobie powiedzieć, że tam jest dosyć dużo brudów za paznokciami w tej historii. I też dobrze by było, aby o tym brudzie też mówić. Czyli rozumiem, że chcesz pokazać i mam nadzieję, że będziesz kontynuował, czy w postaci serialu, czy kolejnego filmu, no ale że będziesz dalej, teraz się powiedzieć o tym Bohunie, tak sobie myślę, że twój bohater to jest taki Bohun 20 lat później. Po 20 lat później, kiedy on już troszkę zwolnił, teraz trzeba zacząć wychowywać dzieci. Coś w tym jest, że mówisz o tym, że trzeba tą historię pokazać prawdziwą, ale to właśnie oznacza, że trzeba ją pokazywać zarówno z tej pięknej strony, ale trzeba też pokazać te wszystkie złe rzeczy, które się tam działy. No tak, tak. I mówisz tego o rokoszach, było dosyć dużo. Stosunek, tak. Jest stosunek też oczywiście, my mamy świadomość o tej nierówności społecznej, o tym, że szlachcice de facto mają pozycję dominującą. No chłopstwo nie miało nic do powiedzenia. Nic nie, bo system niewolniczy, więc plus też kobiety, które tak. Też... Więc taki Django też by się przydał z XVII wieku. Mhm. Kobiety też, no bo to była pozycja dominująca ojca. Ojciec zdecydował, za kogo taka szlachcianka na przykład wyjdzie. To też była sprawa jasna, dominująca pozycja kościoła. Aleczkolwiek ten kościół miał też taką rolę i w to absolutnie, wiesz, jakby wierzę, jestem przekonany, że wielu tych szlachciców miało piękną taką wiarę, taką czystą, taką, wiesz, z potrzeby serca. Mhm.
a i tu można się zastanawiać nad wieloma, wiesz, konfliktami, które były prowadzone na przykład w imię religii, konflikt podskiewski 1612 rok, no może byłaby faktycznie Rzeczpospolita Trojga Narodów, gdyby Zygmunt III Waza bardzo się tak nie upierał przy katolicyzmie, tam wiele było takich czynników. Chcę jedną rzecz powiedzieć, że ten film powstawał, wiesz, organizowany, była czapa, że tak powiem, profesjonalistów, których zaprosiłem do tego filmu, ale powstawał ten film z gruntu, na gruncie rekonstruktorów i po prostu pasjonatów. Wynieśli oni bardzo dużo do tego filmu, bardzo dużo zaangażowania, aczkolwiek to nie jest prosta praca razem z nimi. Bardzo to była ryzykowna praca dla tego, żeby podjąć i zrealizować swój debiut reżyserski. Ale ich zaangażowanie, ich jakby zainteresowanie historią, moim zdaniem, jest taką jakby autostradą do tego, żebyśmy w sposób prawidłowy opowiadali po prostu historię, no filmami, no bo o tym mówimy. No. Powiedz, tam w tym filmie są naprawdę bardzo mocne sceny walk. Tak. One są takie, no wiesz, no myślę, że to tak, że to tak wyglądało, tak jak widać w tym filmie, to tak to wyglądało. Takie właśnie, no już brutalne, mocne... Krojenie, cięcie. Tak. Czy jest dzisiaj dużo ludzi w Polsce, którzy potrafią pokazać taką walkę? Czy ktoś się w ogóle szkoli w takiej walce? Jest, oczywiście, że w sztuka krzyżowa pracuje nad propagacją tego jakby sportu. To kiedyś był w ogóle sport narodowy. Narodowe lanie się kijami. Najchętniej przed kościołami taka scena u nas, tak, że tak, tak powiem, w filmie tak właśnie jest. Ja myślę, że trochę bolesne, powiem szczerze, takie układanie się tymi kijami. Ale wiesz, no lepiej jak go berwiesz na kijem niż szablą. Tak. No. I to była sztuka jakby dochodzenia do pewnej umiejętności. Ludzie, którzy interesują się w ogóle jakby historią, jakby mają pasję i jest wielu znakomitych osób w tym kraju, którzy dużo robią. Ale u ciebie to słońce świeci, chyba coś trzeba z tym zrobić. O tak, można? Można. Dużo lepiej. To jest to grupa ponad 2-3 milionów osób potencjału. Naprawdę? Jest tak i tak. Strasznie dużo, myślałem, że dużo. Ale wiesz, co, trzeba o tym pamiętać, że za tym idzie obyczaj. Nasz film jest na przykład, wiesz, osadzony na konstrukcji jakby obyczaju, że obyczaj jest tutaj bardzo ważny i my chcieliśmy też pokazać obok Drogi Szabli obyczaj staropolski. I on tam jest. On pokazuje, jaka jest rola kościoła w tym filmie i to też jest. I dzisiaj, kiedy mamy taki, jakby powiedzieć, pewien niepokój, tak? Zawsze wywołuje to w nas i bardzo pozytywne emocje i też mniej pozytywne. To mi zależało na tym, żeby ta wiara i ten kościół był taki czysty, taki jakby archetypiczny, taki prosty, idący od serca. I się trochę zgubiłem, już nie wiem, co ci chciałem powiedzieć. Chciałem się zapytać, czy sam ćwiczyłeś tą walkę krzyżową? Ja się przygotowałem do tego filmu. W jaki sposób żeśmy osiągnęli taki efekt, jaki jest, to tego zdradzać nie będę, ale powiem szczerze, że poważne wszystko przygotowanie się... CGI, wszystko efekty specjalne. Nie. Trzeba się było oczywiście przygotować, ale żeby tak się poważnie przygotować, żeby tak to wyglądało, jak to wygląda, to są po prostu lata praktyki potrzebne. Mhm. Często aktorzy na to nie mają szansy ani możliwości, ale myślę sobie, że przygotowanie do ewentualnej realizacji projektu w tym duchu, no to trzeba będzie bardzo poważny nacisk położyć po prostu na stronę fizyczną, na przygotowanie szermiercze, na organiczność ruchów. Na tym nam bardzo zależało. I mam nadzieję, że na pewno po tym filmie Zrodzeni do Szabli, że scena pojedynku pomiędzy szlachcicem polskim, oficerem rosyjskim, no jak gdyby przejdzie do historii. Bo to jest bardzo piękna scena i świetnie szermierczo opowiedziana, no i sfotografowana, myślę, że nieźle. Myślę, że nieźle, tak. Skromnie powiedziane. A wspomniałeś, że chciałbyś coś zrobić więcej. Czy masz takie plany teraz, żeby to kontynuować? Już napisane jest nawet i w tej chwili czekamy. Rozpocząłem pierwsze rozmowy, więc... Serial? Film. Film, ale myślę, że jest tam otwarcie absolutnie na coś znacznie poważniejszego. Znaczy, nie znacznie poważniejszego, że na serial, tak? Jest takie otwarcie. I w tym filmie też pojawisz się jako reżyser?
No z taką myślą to pisaliśmy, więc trzeba pójść za tym uderzeniem. Wydaje mi się, że jakby w duchu epoki jestem poznałem odpowiednią mentalność, przybliżyłem się bardzo do szabli, do sztuki walki, do husarii, do jestem pasjonatem koni, więc wszystkie jakby dane są temu, żeby odważnie wyjść na pole bitwy i stoczyć tą bitwę. Ale rozumiem, że aktorsko będziesz się dalej udzielał. Tak, bez dwóch zdań. No wiesz, okazuje się, że ten mariaż też myślę, że tutaj nieźle jak gdyby wypadł, że reżyser DeLong i aktor DeLong jakby sprawdzili się. Współpracują z sobą dobrze. No, dogadują się. Więc jakby nie odmówię reżyserowi, jak do muza. Zwróci się z taką. Powiedz proszę, premiera filmu była wczoraj na History Channel. Gdzie teraz można go obejrzeć? On będzie przedstawiony, emitowany w 34 krajach, więc to jest też bardzo dobra wiadomość, że to gdzieś dalej pójdzie w świat. Wiem, że jest bardzo poważna przymiarka ze strony telewizji polskiej. No i mam nadzieję, że może trafi na przykład do Netflixu. A, cudownie. Dobrze, super. Paweł, cieszę się bardzo. Ja również. Bardzo polecam zobaczenie tego filmu, naprawdę. Teraz już będę myślał, ja sobie zobaczę dzisiaj jeszcze raz ten film wieczorem, ale będę myślał o twoim bohaterze jednak jako bohunie 20 lat później. Piękne. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję Bartku i dobrego dnia. Nawzajem. Paweł był z nami, dziękuję. Do zobaczenia, Paweł. Trzymaj się ciepło.